Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nagrywam dzisiaj bez obrazu, ponieważ znowu mam jakieś cukrowe cyrki i nie mam siły się ogarnąć ze wyglądem i ze światłem. Fajnie, że się ogarnę w ogóle intelektualnie i nagram ten film. A dzisiaj będzie o agresji. Konkretnie to odpowiadam na pytania Asi S z komentarzy z ostatniego czasu na kanale. I Asia pisze: Ania, może film o agresji innych ludzi, takiej nie po alkoholu, takiej czystej, typu, że ktoś ma zły dzień, czy swoje poczucie niskiej wartości próbuje odbić na kimś. Jak reagować na niespodziewany atak? Czy każdy, kto kogoś poniża, czy bez powodu jest agresywny, to ktoś z poczuciem niskiej wartości? Czy to po prostu zło? Co robić, kiedy nie ma się własnej agresji? A może każdy ją ma, ale ona jest bardzo stłumiona. Jak reagować na wyrzut czyjejś agresji nagromadzonej w kimś wobec nas? Bo ta osoba chce nam zadać ból, bo chce się wyładować. Ja po takim czymś jestem roztrzęsiona. Ostatnio byłam świadkiem, jak jedna kobieta nagle wyszła z pomieszczenia i rzuciła w stronę innej, która normalnie siedziała, słowa wypad, wypad, ze wściekłością wręcz. I co ta osoba ma się zastanawiać, dlaczego? Jak reagować? Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest agresja. Aronson wyodrębnia dwa rodzaje agresji. Agresję wrogą i agresję instrumentalną. Agresja wroga to jest agresja poprzedzona uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie. A agresja instrumentalna to akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem. Czyli na przykład napad rabunkowy, gdzie ktoś jest popchnięty, pobity, a nawet czasem zabity, to jest agresja instrumentalna. Natomiast agresja wroga to jest głównie to, co Asia opisuje. Teoretycy i praktycy branży zdrowia psychicznego już od czasów Freuda zajmują się tematem agresji, dlatego że jest to jeden z bardziej palących problemów ludzkości w ogóle. My jesteśmy gatunkiem bardzo agresywnym. I już Freud mówił o agresji jako o energii nagromadzonej, która jeśli nie zostanie wyładowana na zewnątrz, to się wyładuje w środku, powodując stan chorobowy. I on się posługiwał tak zwaną teorią hydrauliczną, zgodnie z którą emocje, które nie są ujawniane, które nie są upuszczane, wypuszczane, przeżywane, kumulują się i wywołują napięcie, które ustępuje dopiero w momencie, kiedy zostaną ujawnione, kiedy dojdzie do ich ekspresji. Ale też Freud mówił o tym, że jako ludzie cywilizowani mamy dostępny mechanizm sublimacji, czyli przenoszenia emocji, które są społecznie nieakceptowane, w inne działania, które są społecznie akceptowane. I tak na przykład agresję można rozładować na przykład w sportach walki, w sportach ekstremalnych, w wysiłku fizycznym. Tak więc i według umowy społecznej, i według psychologii wyładowywanie frustracji na innych ludziach nie jest dopuszczalne i nie jest konieczne. A jednak wiemy, że dzieje się często, bardzo często, niezwykle często. I Asia pyta, czy każdy, kto kogoś poniża, czy bez powodu jest agresywny, to ktoś z poczuciem niskiej wartości? Nie wiem. Nie uogólniałabym tak bardzo, ale też nie wnikałabym aż tak bardzo. Dlatego, że powodów może być mnóstwo, a ostatecznie to i tak nie jest nasza sprawa, tylko osoby, która jest agresywna. Pyta Asia, czy może jest to po prostu zło. Nie sądzę, żeby istniało, a przynajmniej było zbyt rozpowszechnione, coś takiego jak czyste zło. To znaczy, według mnie, według tego, co widzę, to zło zawsze wynika z głupoty i zaburzeń, z jakiejś patologii, dysfunkcji. Takie czyste zło w takim sensie filozoficznym nie wydaje mi się, żeby istniało. Myślę, że jesteśmy o wiele bardziej zwierzęcy, o wiele bardziej prymitywni. Jakiekolwiek mamy pobudki, jakiekolwiek wartości reprezentujemy, nie sądzę, żeby one były czyste.
Myślę, że za każdą ludzką decyzją, za każdym ludzkim zachowaniem stoi szereg przyczyn. Nigdy nie są to przyczyny jakiekolwiek w czystej formie, tylko zawsze powody są skomplikowane. Tylko właśnie, jakie ma to znaczenie dla osoby, która pada ofiarą cudzej agresji? Niewielkie. To znaczy, owszem, jest tak, że mózg zawsze będzie szukał odpowiedzi, dopóki czegoś nie zrozumie, i tutaj pod tym względem zrozumienie, czy jest to czyste zło, czy jest to osoba z niskim poczuciem własnej wartości, jest dla nas istotne, bo po prostu chcemy rozumieć, co nas spotyka, co się dzieje wokół nas. Natomiast wprost w tej sytuacji, dla naszej reakcji, dla naszego postępowania, to w ogóle nie ma znaczenia, z jakiego powodu. Chyba, że jest to bliska osoba. Powodów agresji, pomijam agresję instrumentalną, bo to jest po prostu patologia, w sensie agresja instrumentalna zazwyczaj jest złem. Takim, że ktoś użyje agresji po to, żeby osiągnąć jakiś cel, coś ukraść, coś zabrać, kogoś do czegoś przymusić. Agresja wroga jest powodowana całym mnóstwem przyczyn. Ale gdyby szukać jakiegoś wspólnego mianownika dla tych przyczyn, no to jest to zazwyczaj nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami w jakiś bardziej cywilizowany i akceptowalny sposób. Więc ja bym w ogóle nie stawiała na niską samoocenę, bo tak, osoby z niską samooceną mogą być agresywne, mogą być bierno-agresywne, nie muszą być agresywne, jakby nie tu leży w ogóle problem. Natomiast osoby, które nie potrafią radzić sobie z frustracją, będą agresywne lub autoagresywne. Stąd na przykład uzależnienia, jakieś upodlające, wyniszczające uzależnienia są właśnie formą radzenia sobie z emocjami, z trudnymi emocjami, uciekania od emocji tak naprawdę, no bo nie są żadną konstruktywną formą radzenia sobie z emocjami. I tak samo agresja stosowana wobec innych też jest jakąś bardzo nieumiejętnie, też jest efektem nieumiejętności poradzenia sobie w konstruktywny, dorosły, dojrzały sposób z tym, co się czuje. Asia pyta o agresję nie po alkoholu. Oczywiście agresja po alkoholu jest dość mocno podobna do tej bez alkoholu, to znaczy osoba, która nie radzi sobie z emocjami, sięga po alkohol, puszczają jej hamulce, łatwiej jej rozładować swoją frustrację. Natomiast może się to odbyć też po prostu bez alkoholu. No ale przechodząc do najważniejszych pytań, bo tak jak mówię, powody, dla których ktoś używa wobec nas agresji, to nie jest nasz problem. One nas mogą zainteresować, ale nie muszą. Jeśli to jest bardzo bliska osoba, i ona nie jest ogólnie typem osoby agresywnej, to się możemy o nią martwić i wtedy możemy wnikać, ale oczywiście tak najpierw musimy postawić granicę. Natomiast jeśli ktoś w naszym dalszym otoczeniu, nie nasze dziecko, nie nasz partner, jest po prostu agresywną osobą, to naprawdę właśnie nie jest naszym problemem. To może być naszą ciekawością, ale nie jest naszym problemem, nie jest naszą sprawą, dlaczego on agresji używa, ponieważ no, każdy odpowiada prawnie za swoje zachowanie, każdy odpowiada moralnie za swoje zachowanie i każdy powinien sam siebie ogarniać. I absolutnie nie może być tak, że ofiara będzie próbowała usprawiedliwić, wytłumaczyć, zrozumieć sprawcę jakiejś agresji. Bo to co najwyżej ten sprawca może się starać o wybaczenie, posługując się między innymi
tym, że sprawi, że zostanie przez swoją ofiarę zrozumiany. Więc jeśli już sobie uznajemy, że nie jest naszą sprawą, dlaczego ktoś zachowuje się agresywnie, no to przechodzimy do najważniejszego pytania, czyli jak reagować. Jak reagować na niespodziewany atak? Jak reagować na taki wybuch agresji? I Asia pisze, kiedy się nie ma własnej agresji. Czy może każdy ją ma, ale jest wyparta? Tak, każdy ma. Każdy ma, to jest immanentna cecha w ogóle gatunku ludzkiego. Jesteśmy bardzo agresywnym gatunkiem. I nie jest w ogóle dobrze wypierać, czyli właśnie nie przyznawać się przed samym sobą do tego, że tej agresji się dużo ma, bo ona właśnie gdzieś się odbije albo na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, albo w biernej agresji przeciwko innym ludziom. Więc swoją agresję trzeba odnaleźć. Agresja znowu jest jak nóż. Ostatnio często się posługuję tym porównaniem. Agresja jest jak nóż. Można jej użyć dobrze, można jej użyć niedobrze. Aronson mówi, że agresja, tak, mówi, przypomnę to, co on napisał, że agresja wroga to jest działanie poprzedzone uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie. Jeśli ktoś Bogu ducha winnej osobie chce zadać ból lub ją zranić psychicznie lub fizycznie, bo agresja może być psychiczna, może być fizyczna, no to ta osoba ma coś ze sobą nie tak, a jej ofiara absolutnie ma obowiązek stanąć we własnej obronie. Jak stanąć we własnej obronie wobec agresji? Agresją. Agresją, bardzo niepopularny pogląd, ale tak, agresją. To nie znaczy, że ma to być agresja na tym samym żenującym poziomie, który zaserwował nam taki frustrat, który się na nas postanowił wyżyć. Natomiast wszelkie, no, lubię to słowo, pierdololo na temat tego, że agresję to trzeba pokonywać miłością. To są jakieś, nie wiem, czy to naiwne bardziej, czy pomysły, czy to są w ogóle pomysły agresorów, żeby ofiary nie mogły się bronić. Oczywiście, że jeśli ktoś jest agresywny i wyżywa się na drugiej osobie, to znaczy, że osoba ta jest na tyle prymitywnym stanie psychoemocjonalnym, że do niej żadne bardziej wyszukane środki niż agresja nie dotrą. To nie znaczy, że trzeba kogoś bić, to nie znaczy, że trzeba kogoś obrażać. Natomiast na pewno trzeba stanowczo, wyraźnie i zdecydowanie nazwać to, co się właśnie odbyło, zapowiedzieć konsekwencje, jeśli to zachowanie się powtórzy. A potem te konsekwencje wyciągnąć. I tutaj tak naprawdę ta agresja, ona się bardzo rozmywa, bardzo myli z odwagą. W ogóle w naszej kulturze osoba, która staje we własnej obronie, już jest okrzykiwana jako agresywna, jako kłótliwa, jako konfrontacyjna. Właśnie dlatego, że ona również używa agresji. No tylko, że używa jej w swojej obronie. No, mamy kulturę tak porypaną, jak mamy tak pobałaganione znaczenia. Jak mamy, że no niestety doszło do tego właśnie, że samo użycie agresji jest zawsze rozpatrywane jako atak, a niekoniecznie jako obrona. I to jest bardzo złe, bo to bardzo sprzyja oprawcom, to bardzo sprzyja rozwojowi przemocy, ponieważ zdecydowane sprzeciwianie się przemocy jest utożsamiane z przemocą. To jest taki bałagan semantyczny, że wielu ludzi wierzy w to naprawdę, że jedynym właściwym sposobem przeciwstawiania się agresji jest bycie miłym i przemiłym. Tak naprawdę jedyną skuteczną reakcją
jest po prostu wyznaczenie granic i trzymanie się tego, co się zapowiedziało. Egzekwowanie tego, co się zapowiedziało. To znaczy, nie pozwalaj sobie wobec mnie. Jeśli jeszcze raz to zrobisz, ja zrobię to, to, tamto i siamto. Co ty sobie wyobrażasz? Że wolno ci to, to i to? Nie, nie wolno ci wobec mnie tego. I oczywiście tak to wymaga odwagi, dlatego że jasne, że agresor natychmiast zwiększy swoją agresję. Wyśmieje nas, obrazi, nadrze się, że nam się w dupie poprzewracało. No ale to jest jedyna droga. A przeciwstawienie się agresji wymaga gotowości do walki. To nie znaczy, że ta walka musi się naprawdę odbyć. Często nie. Kiedy przestajesz sprawiać wrażenie łatwej ofiary, to wcale niewielu ludzi chce ci koniecznie dowalić. Ci najsłabsi, furiaci, frustraci będą chcieli atakować tylko te osoby, które wydają im się łatwym celem. Więc podniesiona głowa i wyrażenie gotowości do walki często jest najlepszą metodą obrony. Wobec wielu oprawców jest najlepszą metodą obrony. Jest takie powiedzenie, że na pochyłe drzewo każda koza wskoczy i to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że jeśli ktoś sprawia wrażenie spolegliwego, niekonfliktowego, takiego idącego innym na rękę, to wydaje się łatwym celem wielu osobom i każdy byle kmiotek, który chce się na kimś wyżyć, na takiej osobie się wyżyje. A na osobie, która ma dumnie podniesioną głowę, stać ją na ciętą ripostę i na złożenie groźby, oczywiście w granicach prawa, tak? Nie mówię, żeby składać groźby karalne, nie każda groźba musi mieć wartość karalną. To już każda koza nie będzie taka chętna do ubliżania, obrażania i wyżywania się. Chociażby dlatego, że będzie się bała, że stanie się pośmiewiskiem. Że będzie się bała, że to ona zaraz się stanie ofiarą kogoś silniejszego psychicznie. Bo też w temacie agresji głównie chodzi o siłę psychiczną, wcale nie fizyczną. Jak reagować? No, każdy musi sobie to wymyślić sam, tak? Do swojej sytuacji, do swojego agresora, dostosować rozwiązanie. No, za każdym razem, kiedy mamy coś do kogoś powiedzieć, to to musi być adekwatne do tego, do kogo mówimy. Ja tutaj nie wiem, o kim konkretnie mówimy, tak? Nie znam osoby czy osób, które należy powstrzymać. Ja zaczynam od tego, że ja się w ogóle pytam człowieka, czy on się dobrze czuje, że się tak zachowuje wobec mnie. Jeśli dalej się pruje, to mu mówię, że ostrzegam, bo ja jestem miła, elegancka i ciepła, dlatego że potrafię to ochronić. I zaraz może się przekonać, jak bardzo nieobliczalna jestem również. Więc niech się dobrze zastanowi. Jeśli nadal taka osoba się pruje, to ją informuję o tym, jakie będą konsekwencje jej zachowania. A jeśli ona nadal swojego zachowania nie zmienia, to ja po prostu te konsekwencje wyciągam. To znaczy robię to, co zapowiedziałam. I wtedy jest wielki raban, że jestem nienormalna, bo ja naprawdę robię to, co powiedziałam, że zrobię, tak? To nie znaczy, że ja na przykład zapowiadam komuś, że go pobiję i go biję. Ja na przykład mówię, że zerwę znajomość i że mówię poważnie. I oczywiście, że parę osób już mi nie uwierzyło. A potem byli wielce w ogóle oburzeni, zdziwieni, załamani,
Próbowali mnie przekonać, żebym przestała, żebym przestała odwalać, że chyba mi odbiło, że przy to nie na poważnie. Ale ja powiedziałam, ja nie rzucam słów na wiatr. I opłaca się wychodzić na wariatkę z kijem w dupie, jeśli chodzi o ochronę samego siebie i wartość swoich własnych słów. Jeśli chcesz się chronić przed cudzą agresją, to musisz się pogodzić z tym, że nie będziesz lubiany. To nie znaczy, że przez wszystkich nie będziesz lubiany. Będziesz nielubiany przez tych, którzy tak naprawdę i tak cię nie lubią, ale dają ci to odczuć w inny sposób. A to znaczy, traktując cię jak śmiecia na co dzień, wyżywając się na tobie, a potem udając, że nic się nie stało. Różnica będzie taka, kiedy zaczniesz być tym świrem, wariatem, co się nie zna na żartach, który staje we własnej obronie, że będą cię nie lubili, znaczy będą ci okazywali to, że cię nie lubią zawsze. Nie będą udawali, że nic się nie stało. Pytanie tylko, po co komu ludzie udający, że nic się nie stało po tym, jak potraktowali cię jak śmiecia? To jest taki bardzo pozorny komfort, który bardzo chętnie łykamy. Udawanie, że nic się nie stało. My udajemy, że nic się nie stało i agresor udaje, że nic się nie stało. I on dzięki temu może być spokojnie dalej agresorem, a ty się nie bronisz. Nie bronisz się, bo on wie, że ty chciałbyś być lubiany. Więc będzie cię traktował metodą kija i marchewki. Raz będzie bardzo niemiły, raz będzie udawał, że nic się nie stało. I wtedy ty też masz udawać, że nic się nie stało, tak? Czyli masz zaprzeczać własnej krzywdzie, własnemu poniżeniu, i wtedy ty będziesz dostawał takie ochłapy normalności w formie nic się nie stało. Ale ta osoba nigdy nie będzie dla ciebie naprawdę miła, ona nigdy nie będzie cię naprawdę lubić. A jeśli jest to twój domownik, to ta osoba nie będzie cię dobrze traktować. Chyba, że faktycznie widzisz, że napady agresji są napadami jakiejś histerii, bezradności. I to nie jest osoba, dla której pomiatanie kimkolwiek jest typowe. Wtedy to jest zupełnie inny problem, który wymaga pomocy. Ale też bym nie popadała w przesadę, dlatego że bardzo łatwo jest usprawiedliwiać swojego agresora, swojego oprawcę domowego, mówiąc, że no, on nie zawsze jest agresywny, często jest taki kochany, cudowny. Łatwo z tego przejść w ratowanie kogoś i właśnie wybielanie oprawcy. Dlatego proponowałabym zachować do tego jak największy dystans. Natomiast, no tak, może tak być, że twojemu bliskiemu po prostu wali na dekiel taka bezradność, taka frustracja, takie załamanie nerwowe, że on się robi agresywny. Widziałam takich moich bliskich, którzy normalnie nie byli ludźmi agresywnymi. I mimo, że ich zachowania były absolutnie nieakceptowalne i niedopuszczalne, to wiem, że udzielenie im pomocy i wsparcia było właściwszym zachowaniem niż odcięcie się. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli twój bliski w jakimś ciężkim załamaniu nerwowym stosuje agresję, to ty i tak zapowiadasz konsekwencje. I je wyciągasz. Ty i tak musisz być twardy i nieugięty w kwestii stosowania wobec ciebie jakiejkolwiek agresji. I musisz się liczyć z tym zawsze, jeśli masz się przeciwstawić jakiejkolwiek agresji, że zostaniesz sam. To jest taka gotowość,
bez której ty się nie obronisz. Życie jest sztuką wyboru. W życiu wszystko kosztuje. Trzeba wybierać. Trzeba wybierać, jak zapłacisz za coś. Święty spokój nie ma ceny i dlatego jest bardzo kosztowny. To znaczy, ty musisz być gotowy, że zapłacisz za święty spokój samotnością, wrogością wystawioną za drzwi, ale wrogością. Zapłacisz tym, że cię będą obgadywać, że cię będą obsmarowywać, tak jak mnie. Zapłacisz tym, że nie jeden człowiek nazwie cię agresywnym, nazwie cię nienormalnym, że będziesz przedmiotem plotek w pracy czy w rodzinie, że ci odbiło. Ale to jest nieistotne, bo to, co chcesz kupić, jest więcej warte niż to, co o tobie mówią ludzie, którzy nie potrafią się wobec ciebie zachować. Bo warto sobie uświadomić, że złe towarzystwo, właśnie ludzi stosujących wobec ciebie agresję, nie przedstawia sobą takiej wartości, żeby warto było się naginać dla tych ludzi. I ten święty spokój z nimi jest właśnie bardzo pozorny. To znaczy, cały ten święty spokój, jaki z nimi możesz mieć, polega na tym, że od czasu do czasu oni będą zaprzeczali temu, że coś się stało, i będą wymagali od ciebie, byś też zaprzeczał, że zrobili ci jakąś krzywdę. To nie jest żadna dobra atmosfera, to nie jest żadna zdrowa atmosfera, to nie jest żadne teraz jest dobrze. Nie. To jest robienie z ciebie idioty. To jest zmuszanie cię do tego, byś się wyrzekł własnej godności, dbania o samego siebie. Poprzez zaprzeczanie, że zrobiono ci krzywdę. Tak się łamie charaktery, tak się łamie psychiki. Tak się robi ludziom syndrom sztokholmski. Tak się po prostu odbiera człowieczeństwo. Wymuszając na kimś zaprzeczenie własnej krzywdzie. I człowiek, który zaprzecza własnej krzywdzie, to jest osoba zniszczona. To jest osoba, która się bardzo źle czuje, trafia do mnie zupełnie rozwalona i myśli, że jest nienormalna, i nawet w ogóle nie wie, dlaczego się źle czuje, i nie wie, dlaczego jest taka nienormalna, ale jest pewna, że jest nienormalna. Bo też zazwyczaj oprawcy jej to wmawiają, ale też przede wszystkim ona nie ma kontaktu sama ze sobą, bo ona, wiecie, instynkt przetrwania, czyli samoobrony, to jest jeden z najsilniejszych instynktów, jakie mamy. To jest odruch bezwarunkowy. I jeśli my go wypleniliśmy z siebie, to my w ogóle stajemy przeciwko życiu. Więc tak, masz w sobie agresję, znajdź ją, bo to jest twoja godność, bo to jest twój instynkt przetrwania. Masz w sobie agresję, która dba o ciebie. Masz w sobie gniew przeciwko niesprawiedliwemu, agresywnemu traktowaniu cię. Znajdź to i dopuść do głosu. Po prostu. I nie zaprzedawaj tego za jakieś idiotyczne, za jakieś, wiesz, idiotyczne udawanie, że nic się nie stało. Bo ile będzie udawane, że nic się nie stało? Dzień, dwa, tydzień? Potem znowu ktoś się na tobie wyładuje, a potem znowu każe ci zaprzeczyć. I tak w kółko. I będzie tobą pomiatał zawsze. No i to tyle. Dziękuję bardzo.